Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym How is she odcinku z doing? gry. Well, she's okay for now. But this toxic alteration just doesn't make sense. Dad. Jurassic Park The Game. Przypominam, łapka w górę, komentarze, subskrypcja, o tym, że Instagram oraz mój drugi kanał macie w opisie. A my kontynuujemy naszą przygodę. Kiedyś użyłem tego motywu. Right. Well, we're lucky this young one's by herself. Wouldn't want to meet the alpha out here. Lady Margaret, she's pretty protective. We've discovered that family groups emerge even without the usual genetic relationships. Young Triceratops join the family Dad, the moment they... You're ruining it. Right. Sorry. This little one's name is Bakita. What is she doing way out here? Gotta get this critter back in her enclosure. I'll just be a sec. Wait here. Yeah. Oh, that is so cool. Easy, girl. Musa Calamusa, huh? You really love this stuff, don't you? Coś miałem powiedzieć. A już nie pamiętam co. More broken lights, or there's no power going to the fence. That can't be good. Okej, czyli rozumiem, że zepsuło się zasilanie, więc to nie jest pod napięciem, więc zwierzęta mogą sobie przechodzić. No dobra. There's plenty to eat in your paddock, girl. Come on, that's where you belong. Aha, bo my chcemy jechać dalej, no tak. No dobra, tego co nie ma co nawet przesuwać. Okej, idziemy do Visitors Center. Centrum wizyt. A, miałem gierkę na inny dysk przerzucić, zapomniałem kompletnie o tym. Okay. Look, I need to get this girl out of the way. Now that you've met her up close, would you please go back to the car? Are you kidding me? New faces make her nervous. She'll be a lot easier to manage if you're in the car. Oh, all right. Okay, I need to get you out of the way, and I need to unlock the gate from the maintenance shed. Okej, możemy się przemieścić. Nadal nie uzupełniam. Nienawidzę, jak mam coś w zębach i tak czuję, że wczoraj na przykład jak się nie umyję zębów, to jest taka nasad, powiedzmy, się tworzy, tak? A jeszcze zjadłem ryż, to w ogóle mi powchodziło w zęby, tragedia. Get moving. Mariusz Pudzianowski by se dał radę, Polskę górą. Dobra, rozumiem, że tu jesteśmy, tylko nie możemy iść do dwójki, a możemy pogadać się z nią. Albo nie. Los ojos me siguen. Po hiszpańsku to wam powiem, znam dwie rzeczy. Jess, just try the lights or the horn or something. Anything to get her attention. Okay.
puta. Madre, jeszcze można dodać. I jeszcze znam... To z czatu jest i to chyba oznacza jest jak jest, albo coś takiego, nie wiem, ale wiem, że na Twitchu S como S. Takie o. To chyba oznacza jest jak jest. A możemy iść do... Dobra, no to po kolei chyba. Tylko jak po kolei? No dobra, to jest jeden, nie ma dwa, no to trzy. A teraz jesteśmy... Aha, teraz jesteśmy młodą. Okej, czyli będziemy grali wieloma postaciami naraz. Kurde, ale... Okej, czyli można wykonywać interakcje kilka razy i jest nowy dialog. Ja cię kręca. To ja nie wiedziałem, gościu. No niby atencja jest, ale nie wiem, czy chyba... Kurczę, a trąbnijmy, co się może złego stać. Chyba nie da rady. No dobra, czyli nie tutaj. Chyba, że pogadamy się ze starym. A, i tu masz napis... Okej, okay, kim jest... Okej. Okay. So she's just like some random crazy woman running around in the jungle? Could be. When she gets better, we'll ask her. Mom's not gonna be happy when I don't show up at the airport. She'll survive. I'm gonna get it. So, you guys really didn't know Triceratops and a Torosaurus are the same dino? Hey, wait a minute. When did you become an expert on Ceratops today? I'm just a natural-born genius. Plus, I was on the tour. Hey, Dad, what do you want me to do? Try using the lights or, I don't know, the horn. Maybe you can annoy her into moving. No. Yeah, that might work. That's how mom gets me out of the house. Mom's not gonna be happy when I don't show up at the airport. She'll survive. But I'm gonna get it. Nie ma jakiegoś skrótu, żeby coś potem. No dobra, no to nie ma tu za bardzo co robisz. Just don't get any worse, okay? Just don't get any worse, okay? Dobrze wiedziesz, szkoda, że gra nie wytłumaczyła, że możesz kiknąć kilka razy i od początku mieć kilka dialogów. Bo trochę zraszowałem, mam wrażenie, giereczkę i pominąłem jakieś 30 minut rozgrywki. O, udało się. All right, you got her away from the branch. All right, Jess, she's got the point. I think she needs a reminder. I swear I saw her looking at me funny. Okay, Jess, this isn't some kind of rave here. A rave, Dad? What do you know about raves? I know you really don't want to see your old man start dancing. Oh, please don't. Aha, rave. No właśnie chciałem powiedzieć, że rave mi się kojarzy z... właśnie z tymi, z imprezką. Ale ma nohal. Się to, a nie, to nie jest nohal. To jest nohal. Przecież sporo tych nohali ma. There you go. Back where you belong. Now to unlock that gate. No dobra. Darn, still locked. There should be a manual release in the maintenance shed. Właśnie zastanawiałem się, czy uda nam się tam dotrzeć. Kurde, muszę umyć zęby. What's in there? Apart from the release lever for the gate, just maintenance stuff. Spools of cable for fence repairs, work boots, snow shovels. Snow shovels? What for? Well, it's not for shoveling snow. Oh, ew.
Snow shovels? Barrels of healthy feed for the herbivores. Too bad they refuse to eat it. Should be a manual for this in the car. Aha, no, okej. Okay. Czyli pewnie nie otworzymy, tak, bez kodu. Okej. Okay. Dobra, wszystko już wiem. I need you to find a park manual of access codes for me. It should be in the glove compartment. Jesteśmy jakieś 15 km... Nieważne. Byłem przekonany, że to gdzieś tam jest. Ale nie jest. Find those codes? Is it in this little black book thingy? Yeah, look for the access codes for the Triceratops maintenance shed. Okay. Triceratops maintenance. 56337. 337. Okay, thanks, sweetheart. Tylko nie każ mi ręcznie. Dzięki. Zawsze, wiecie co uwielbiam szczerze zawsze w filmach? Po prostu kocham. Kocham ten moment, kiedy to wszystko się zaczyna, jak są jakieś różne takie rzeczy, jak na przykład w Jurassic Parku, kiedy jeszcze nie było wiadomo, co się stało, nie? Albo jak w World War Z. Tam też, jak w ogóle te wszystkie filmy o zombiakach, jak to się wszystko zaczyna, to jest koks. Dlatego, jak się zaczęła tam pandemia ogólnie. To też miałem takie... zginiemy wszyscy. Zaczyna się, a my nie wiemy. O, a to było... Oj, 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 oj. Powiem, że Alfa jest 5 razy większy niż tamte poprzednie, więc... Zazwyczaj to tak nie działa. No nie, w sensie jak masz wilka, jak... przywódcę, no to nie jest jakiś gigantycznie większy. O, oh, wow. A podoba mi się, że jest tu Death Counter. To jest koks. W ogóle chciałbym, żeby twórcy kiedyś zrobili taką grę. I w momencie, kiedy umierasz, to kończysz grę i nie możesz zacząć od nowa. Chyba, że kupisz jakieś tego. To było koks. Chyba, że nową grę kupić. Bo jakby to jest koniec, w sensie jak umierasz, to jest koniec. I nic więcej nie ma, nie? Każda decyzja jest ważna i żeby właśnie w takich cutscenkach zajebiście grać. Aha! Jeszcze tamta. Klasyka.
Nie, bo to tak źle to wyglądało. Chciałem tylko powiedzieć, że to nie chodzi o to, bo że się tego. Chodzi o to, że się śmieje z dinozaura, żebyśmy mieli jasność. Bo to tak strasznie źle wyglądało i mi się przypomniał, z tego co wiem. Ja oglądałem długo Kotwicza, to on ma chyba jakoś tak właśnie ten. Nie? Tak mi się wydaje. I gra stopami. Więc tak pomyślałem, żeby nie było. Znaczy śmiać się należy, wiecie, ze wszystkiego, tylko... Tylko nie lubię sprawiać komuś przykrości. Cholernie jest trudno i ciężko to, żeby nie zginąć, naprawdę. To nie jest taka chillera, to musisz naprawdę szybko klikać. Ping w twoim mózgu to jest 200 milisekund, więc zanim ty zobaczysz obrazek, klikniesz. No to jest za długo, że i gra już mówi nie, byćku. Ale będzie epicki pojedynek? Jo, cię chwyca. No przecież... Ojej, miałem nie pod to. Jaki pojedynek? Kurwa. No nie wierzę. Za ciężkie to jest. Znowu zginiemy? O, oczywiście, że zginiemy. Ale tekstury za nami. A jednak mam mało FPS-ów w tej grze. W poprzednim odcinku nawet na chwilę było 40. Teraz 75, no nie? I tak się staram, żeby było, no. No jest śmiesznie i nawet słodko wygląda z tymi rączkami. Się kręca. Zablokowano osiągnięcie Protective the Young. A, bo te małe to może były jej dzieci po prostu. A. Też mogło być. Powiem szczerze, że jak na tak ciulową grafikę, to naprawdę zżera te... That should get her through the night. What's left of it. Tomorrow we'll get a proper treatment. Tragicznie zoptymalizowana gra. Come on, Jesse. We're safe now. Yeah. That reminds me of your old honey bear nightlight. Remember that? You wouldn't go to sleep without it. Dad, dinosaurs can't get through that door, right?
Not a chance. That's solid steel. Dad? Yes, sweetheart. Remember how I said I wanted to see the dinosaurs fight each other? Yeah. It was so awesome. Get some sleep, honey. Szkoda, że nie możemy sobie trochę pochodzić i pozwiedzać, tak jak to ma miejsce w The Walking Dead, The Wolf Among Us. I sobie chodzisz i jest Gites, a tak to są same praktycznie sceny przygotowane tylko przez twórców. Wydaje mi się, że jest to nieopłacalne i strasznie dużo pracy musieli w to włożyć więcej, niż by zrobili tak, jak teraz jest ten pokój i kilka animacji, jak sobie możesz chodzić i dłużej by to trwało, i dzięki temu właśnie człowiek dłużej jakby trwa gra i... Jest koszmar posiadany niestety. No to będzie srane w majty. Za nami będzie? Co jest? Lag jest. Co my przeładowujemy? Aha, dla pewnie efektu epickości, ale... A nie, to nie był film? Sen. Co? A kto wygrał? No wydaje mi się, że... My. Under the circumstances, I think we did. This isn't supposed to happen. One loose trike, okay, but a tyrannosaur? That's beyond unacceptable. I gotta talk to Muldoon and the security team. Uh-oh. Are you gonna bring the hammer down? Look, whoever let this happen has to be held accountable. Yeah, I'm gonna bring the hammer down. Cool. So, how are we gonna get to the visitor center? Dobre pytanie. That's an excellent question. No car and no radio doesn't leave us a lot of options. Well, at least the main power's back on. That should be good for something. Oh. No, to dobrze, bo teraz będę pewnie pod napięciem, więc. And we have video. How did you do that? It's an easy hack. The system's held together with spit and baling wire, like everything else in this damn park. Looks like we're not the only ones who missed the boat. They won't last long in the open. Let's get them out of there. How do we get to them? We're miles away, and the access road is washed out. We may be stuck here in the boondocks, but those two are standing right on the main tour loop. Watch this. Adenowirus. Co to jest? Wonder if any of this is still working. Nie rozumiem. In case we need a confirmation that our phones are out, here it is. Oh, no surprise there. The storm must have torn up the line. Dobra, nie ma... Aha, czyli to są jakby... Dobra, jeszcze raz. Nie mamy... Okej, czyli patrzymy jakby połączenia telefoniczne, jakby laboratorium, doki... Tranki, Marine Exhibit... Okej. Mamy dostęp do trunk. Trunk line at the visitor center is back up. Trunk line. Not really, but it might help those folks on the road if we can get them a ride.
Okej, co teraz? Well, the marine exhibit's online. Fat lot of good that does us out here. Okej, czyli to sobie chyba tylko sprawdziliśmy tak dla jaj, co? Czy mogę iść dalej, czy nie? Czy dalej to jest tylko tak dla pizzu? A, dla pizzu. Dobra. Ah, here we go. I just hope the system's online. Damn it. Okay, fine. I better get security access. Okay. No dobra. Come on. You didn't say the magic word. Oh, Dennis Nedry. You want a magic word? I've got some just for you. The fuck? Of course. All right, we've got access. Let's see what we can do with it. Dobra, i teraz idziemy do Tour Vehicles. Saying this whole park is doomed to catastrophic failure. Pretty long. Hope one of these junk heaps is still working. Zobaczymy. Okay, little lambs, just wait right there and I'll send a car to fetch you. Nice. Somebody knows we're here. You told me never, ever hitchhike. Except when you're on an island full of dinosaurs. Come on, honey, let's get our patient. A, żeby nigdy nie brała stopa od kogoś, od... Where's this thing gonna take us? His tour cars only go a few places. Właśnie nie kumałem tego słowa, ty hitch. If you can hear us, we need to go to the visitor center. Looks like one of them's hurt. I'm surprised it's only one. Let's get him to the center. Here we go. Can't this car go any faster? It's gonna take forever. Oh. Oh, jakie tego. ¿Qué haces aquí? Es peligroso. You've been in an accident. You're safe now. You're gonna be fine. We're taking you to... Bastardo! Morirás por tus pecados. Calm down. What's happening? She's delirious. She could be hallucinating. Mariquita. Angelito mío. She says I'm her angel. Hola, ¿cómo estás? No sabes cuánto he esperado. Jess, just keep talking to her. Tell her she needs to relax. She's got to rest. My Spanish isn't that good. You can do it, honey. Just tell her she needs to rest. Mariquita. ¿Qué pasa, mi amor? Muszę wybrać jogur, usted, tio, él. Evita, necesita. Necesita. La resta. La resta. La resta? El necesita la resta. La resta. Co? Mini subs. Yes. La resta doesn't mean what I thought it did. El. I co to było? Necesita. Necesita. You need rest. Oh, it's good. I think that was almost right.
Olmos, to co mam zmienić? Tio? Necesita. Necesita? El descanso? Tio necesita el descanso. Debería dormir. I think that was almost right. Angel needs to rest. Jogur? Nie, no bez sensu necesita. To jest. El descanso? Jogur necesita el descanso. Jogur? Eso no tiene sentido. No, wait. I didn't say that quite right. Usted? To będzie usted? Czy necesita. Wszystko muszę zmieniać? El descanso? Usted necesita el descanso. El descanso? Sí, sí. Estoy cansada. Że nagada po angielsku w sumie. Yeah, I kind of forged that. Sorry. Dobra, trochę się nauczyliśmy hiszpańskiego. Na przykład wiemy, że jogurt, co też po hiszpańsku znaczy jogurt. Znaczy ma trochę takie, znaczy nie wiem jak duża jest wyspa, ale tego dowiemy się w następnym odcinku, który jest jak zawsze jutro o godzinie 16, moi drodzy. Przypominam o łapkach w górę, komentarzach, subskrypcji, Instagramie oraz moim drugim kanale. Serdecznie zapraszam. Życzę wam, moi drodzy, miłego dnia oraz miłej nocy. Trzymajcie się ciepło. Cześć. To u mnie jak coś.